Cześć, przygotowałam dla Was nowy trening typu shape, czyli taki modelujący. Za pomocą obciążenia, hantli dokładniej, będziemy pracować nad całym naszym ciałem. Przygotuj sprzęt, przygotuj coś do picia i możemy zaczynać. Zaczniemy od rozgrzewki. Stajemy sobie w delikatnym rozkroku. Ściągnij łopatki, otwórz dłonie, ściągnij łokcie do ciała i zamknij w ten sposób. Ściągnij do siebie i zamknij. Jakby dokręcasz i odkręcasz. Raz i dwa. Ok, i teraz odpychamy i przyciągamy. Raz, dwa. Raz, dwa. Okrągłe plecy i klatka do przodu. Ok, i teraz krążenia kolanem na zewnątrz. I teraz bez odrywania taki bieg bokserski. Właściwie marsz bokserski. Okay, unieś ramiona do góry, przyciągnij kolano i wróć. Raz i dwa. Dobra, nogi pracują cały czas tak samo. Dodamy sobie krążenia ramionami. Unieś nogę i krążenia stopą. Trzymaj plecy proste. W jedną i w drugą stronę. Zmienimy. I znowu na zewnątrz. I do siebie. Dobra, i krok do boku, krążenia samymi barkami, obszernie. I skręt tułowia do boku. I uginamy pięta do tyłu, praca ramionami, ściągamy ramiona. Ramiona szeroko i dotykamy pięty. I schodzimy do takiego podporu w przysiadzie, skręt do góry i wróć. Dobra, i teraz się podpieramy na dłoniach, na kolanach, okrągłe plecy.
Ok, weź wdech, wydech i zaczynamy nasz trening. Mamy do wykonania 7 ćwiczeń. Pierwsze z nich to będzie taki przysiad do boku w szerokim rozkroku. I mamy 4 serie, 45 sekund pracy między seriami, 10 sekund odpoczynku zawsze. Stajemy w dużym rozkroku. Zaraz sobie będziesz mogła go dostosować w razie czego. Ściągnij łopatki, schodzimy do przysiadu do jednej strony i wyciskamy hantle. Raz i dwa. Możesz użyć tutaj jednego hantla cięższego na przykład. Jeżeli masz dwa, to fajnie sobie je skrzyżować, tak jak ja to mam, żeby wyłączyć tutaj pracę pewnych mięśni, a skupić się na tym przede wszystkim przysiadzie. Nisko pośladki. To ma nie być takie tylko pochylenie się do boku, tylko ty tutaj musisz zrobić taki przysiad, dosyć głęboki. Zobaczysz, że wtedy bardzo mocno ta jedna strona popracuje. Ok, odkładamy. I jeszcze 3 takie serie. Ćwiczenia bardzo fajne. Można sobie również tutaj fajnie progresować z obciążeniem. Raz i do góry dwa. Raz i do góry dwa. Ok, odkładamy i jeszcze 2 serie. Króciutka ta przerwa jest, 10 sekund, to płynie błyskawicznie. Raz i do góry dwa. No i ostatnia seria. Dół i góra. Pamiętaj, żeby w tym przysiadzie nie przenosić ciężaru na przednią część stopy. Wyciskaj piętę, szczególnie kiedy wypychasz się do góry z podnosisz ciało do góry. Tutaj mocno pięta. Okej. Dobra, pierwsze ćwiczenie zrobione. Sekundka na odpoczynek i przechodzimy dalej. Ćwiczenie numer 2 to będą takie lifty do boku z jednoczesnym unoszeniem ramion ze skosu w ten sposób, hop, i wracamy. Na razie pracujemy tylko jedną stroną. Staraj się tę nogę dać tutaj do skosu i hop, tył i hop. Oczywiście mamy tu przede wszystkim pracę ramion, pracę barków z obciążeniem, ale ten twist, który angażuje nam dodatkowo pośladek, też jest fajnym utrudnieniem i dodatkowo oczywiście pracują pośladki zawsze na plus.
jak poprzednio, mamy 45 sekund pracy, ok, 10 sekund odpoczynku, teraz sobie zmieniamy nogę i 4 serie, po 2 serie na stronę i lecimy, góra i skos, hop i hop. Pamiętaj, żeby nie ciągnąć barków do góry, barki są daleko od głowy. I już się szykujemy. Lecimy. Góra i skos. Góra i skos. Wcale nie jest to takie łatwe ćwiczenie, jakby się mogło wydawać. Ramiona tu mają sporo pracy i pośladek przy końcu, mimo że bez obciążenia, też już jest zmęczony. Te dodatkowe kilkanaście centymetrów pracy ze skosu też robi robotę. Okej, super, drugie ćwiczenie zrobione, przejdźmy dalej. Wykonamy sobie teraz część z zakrokami. Stajemy na szerokość bioder i wykonujemy zakrok z pracą ramion, z uginaniem ramion, czyli ćwiczeniem na biceps. I wracamy. Zejdź nisko i wracamy. Cały czas jedna strona pracuje. Jedna noga do tyłu idzie. I wróć. W dół. I wracamy. I zmiana. Teraz lewa noga do tyłu. Na szerokość bioder i zaczynamy. Raz i dwa. I jeszcze po jednej zmianie. Zaczynamy.
Zaczynamy. Raz i wróć. Fajnie, żeby hantli nie przyciągać aż tak mocno do siebie, tylko zostawić je tak pod lekkim kątem do podłoża. I ostatnia seria. Lecimy. Okej. Zrobione. Idziemy do kolejnego ćwiczenia. Ćwiczenie numer 4, a właściwie to będą dwa ćwiczenia, oba skierowane głównie na triceps. Łapiemy sobie nasze obciążenie za plecami, wykonujemy opad tułowia i trzymamy tak jakby tutaj na talerzu, czyli jak mamy hantla na dłoniach ułożonego i wykonujemy wznosy. Nasz tułów musi być w takim pochyleniu. Nie możesz tutaj stać zupełnie na prosto. Ramiona staraj się trzymać prosto, brzuch aktywny. Będzie cię kusić, żeby się tak wygiąć, ale tego nie chcemy. Brzuch trzymaj do siebie. Ciało masz w prostej linii. I unosimy. Hop i wróć. Wydech do góry. Ok. Zabieramy drugiego hantla i wykonujemy prostowanie ramion za głowę. Czyli podnosimy do góry, można hantle złączyć i zabieramy hantle do tyłu i wyprost. Raz i dwa. Usztywniaj kolan, brzuch aktywny, nie znowu nie wyginaj się w ten sposób, brzuch do siebie. Jednego odłóż i wracamy do opadu tułowia i znowu podnosimy za plecami nasze obciążenie i zaczynamy. Góra i dół, góra i dół. Spokojne ruchy, w górze staraj się zrobić chociaż takie minimalne przytrzymanie. Dobrze, i znowu zabieramy drugiego hantla i prostowanie za głowę. Zaczynamy. Hop. Dale, dale, yo quiero romper modales.
bicepsy już naprawdę płoną. Fajny miks ćwiczeń. Jeszcze raz. Jest. I przechodzimy do następnego ćwiczenia. Nasze pozostałe ćwiczenia wykonamy już na macie. Będziemy potrzebować jednego hantla. I znowu mamy 45 sekund pracy i 10 sekund odpoczynku. Wykonamy sobie z pozycji deski taki wypad jednonóż i wznos hantla. Wypad, chwytamy hantla, odwracamy się do nogi, unieś wysoko i wracamy druga strona. Hop, deska, wrzuć i do góry. Dobra, odkładamy. Sekunda odpoczynku. Nadgarstki niech sobie odpoczną i lecimy dalej. Deska, wypad, wznos do góry. Jeżeli w takich ćwiczeniach męczą Ci się nadgarstki, to pamiętaj, żeby również aktywować do pracy palce. Tak, żeby nie popierać się na samym nadgarstku. Ale niech te palce też będą aktywne w Twoim podporze. Super, mamy dwie serie, jeszcze dwie do zrobienia. I lecimy. Przód, zabierz, do góry, wróć. Znowu, przód, zabierz hantla, unieś, tak żeby ramiona ustawiły się w linii. Okej. I jeszcze raz. Ostatni. Deska, krok i w górę. Ok, super. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. To już nasze przedostatnie ćwiczenie. Kładziemy się teraz na plecach i będziemy wykonywać wznos bioder, jednonóż, taki most na jednej nodze. Druga ręka trzyma obciążenie. Unosimy biodra i ściągamy hantla do kolana
i od siebie. Raz i od siebie. Tutaj unieś wyżej biodra i opuść. Hop. Powolutku, spokojnie sobie pracujemy. Skup się. I też trochę równowagi potrzebujemy. Mocno pięta w podłodze. Ok, chwila odpoczynku. Zmieniamy stronę. Unosimy biodra i zaczynamy. Hop i od siebie. Do góry i od siebie. Zmiana strony, tutaj fajnie pracuje pośladek, brzuch i plecy i całe ramię. Naprawdę bardzo fajne, jednocześnie wymagające ćwiczenie. Góra i od siebie. Super. I już ostatni raz. Ostatnia zmiana. I lecimy. Hop. I daleko. Mamy zrobione, przechodzimy do naszego ostatniego ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie, ćwiczenie na mięśnie brzucha z hantlem. Siadamy sobie w siadzie równoważnym w ten sposób i będziemy zabierać naszego hantla za ciało, czyli nie tutaj do góry, tylko tam. Potem przekładamy go pod nogami i zabieramy w drugą stronę. 40 sekund pracy, czyli troszeczkę krócej. I mamy 3 serie, a nie 4. Więc myślę, że spokojnie sobie poradzimy. Nie musisz pracować szybko. Jeżeli wyciągniesz tego hantla tam dalej za siebie, to będzie jeszcze więcej pracy dla mięśni brzucha. I dodatkowo musimy tutaj stabilizować, mamy pracę asymetryczną. Ok, mamy pierwsze 40 sekund, jeszcze dwa razy to powtórzymy. Jeżeli masz problem z tą pozycją siadu równoważnego, to pamiętaj, żeby stawiać się na kości ogonowe. Jesteśmy oparte na pośladkach bardziej i
Kolejna sprawa, jeżeli w tej pozycji czujesz mocno lędźwie, nie czujesz brzucha, czujesz tutaj te mięśnie biodrowo-lędźwiowe, może też oznaczać, że po prostu nie jesteś w stanie aktywować tych twoich mięśni brzucha, że one nie są na tyle, na przykład nie są na tyle silne. Okej, mamy, przegadałam, szybko wyszło, że one nie są na tyle silne, żeby przejąć pracę w utrzymającej pozycji, że włączają się właśnie te mięśnie biodrowo-lędźwiowe. Możesz sobie w tej sytuacji spróbować odstawiać nogi, na przykład tak jak teraz robię. Będzie trochę łatwiej, mięśnie brzucha będą miały nieco łatwiej, żeby się włączyć. Zawsze lepiej wykonać łatwiejszą wersję, w której pracują właściwe mięśnie do danego ćwiczenia, a nie wykonywać trudnej wersji, no bo przecież powinna być trudniejsza, to bardziej efektywna. Nie będzie bardziej efektywna, jeżeli nie pracuje to, co ma pracować. Okej, koniec. Wszystkie ćwiczenia zrobione. Przejdziemy sobie teraz do małego rozciągania. Usiądź z wyprostowanymi nogami, weź wdech i skręć do boku. Kilka oddechów. I znowu weź wdech. I druga strona. Ok, i teraz spróbuj wyciągnąć ramiona do przodu. Tyle, ile możesz. Może być do kostek, może być. Możesz chwycić za stopę, jeżeli sięgasz. I teraz siadamy w siedzi skrzyżnym. Skręt. I druga strona. I skłon. W tej samej pozycji odstaw dłonie za pośladki, małymi paluszkami skierowane do siebie. Klatka w przód, broda lekko do siebie. I przejdziemy sobie teraz do takiego wypadu. Chwilę zostaniemy. I teraz cofamy biodra, próbuj wyprostować tą nogę. Spróbuj odłożyć dłoń i unieś drugą rękę do sufitu. Dobra, i teraz uginamy nogę i zmiana. Druga noga do przodu. I znowu biodra w przód. Chwilę zostajemy. I cofamy pośladki. Plecy proste, staraj się trzymać. Noga wyprostowana. Nie dociskamy. Spróbuj oprzeć dłoń i zwrot do boku. Powoli uginamy i wracamy. Kolana szeroko. I ramiona wyciągnij w przód. I wracamy w klęku podpartym. Wklęcło plecy i okrągłe. I siadamy sobie jeszcze na naszych stopach. Chwyć łokieć. I druga strona. I opuszczamy ramiona, weź wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Ok. Dziękuję Wam za wspólny trening. Bardzo mi się podobało. Trening zleciał bardzo szybko, tak mi się wydaje.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Koniecznie dajcie znać, jak wrażenia po zrobieniu. I jeszcze tylko jedno, dwa zdania o nowej macie, na której dzisiaj ćwiczyłam. To jest nowość, którą stworzyliśmy z marką Fortbend i to jest taka cieniutka mata podróżna, która jest mega kompaktowa, świetnie sprawdzi się w podróży, a ja sobie ją dzisiaj przetestowałam w warunkach naprawdę takiej twardej podłogi, bo tutaj jest twardo i fajnie mi się sprawdziła, gdzieś robiłam ćwiczenia i w leżeniu i tak dalej, także naprawdę super. Link oczywiście zostawiam Wam w opisie pod całym tym filmem. No i co? Mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnych treningach. Cześć!